Szanowni Państwo, niestety po raz kolejny przychodzi nam przygotowywać się do świąt Wielkiej Nocy w cieniu złowrogiej pandemii. Rok temu mieliśmy nadzieję, że ta okrutna choroba minie równie szybko, jak pojawiła się w Polsce i na świecie. Jednak aktualna sytuacja epidemiczna i po prostu zwyczajna troska o zdrowie i życie nie pozwalają nam spędzić tych radosnych świąt tak, jak chcielibyśmy, jak nakazuje nasz obyczaj i tradycja. Mimo trosk, niech mi będzie wolno w tych świątecznych dniach życzyć Państwu zdrowia i radości. Niech święta będą dla nas wsparciem i źródłem nowej energii na przyszłość. Podarujmy sobie w te święta bliskość, czułość i uważność, choćby tylko w życzeniach wypowiadanych przez telefon czy internetową kamerę. Niech troska o bliskich, z większością z których nie możemy się teraz spotkać, towarzyszy nam nie tylko w czasie świąt. Pamiętajmy proszę o osobach samotnych, ale też o lekarzach, pielęgniarkach, ratownikach medycznych i wszystkich pracownikach ochrony zdrowia, którzy z najwyższym poświęceniem walczą o nasze zdrowie. O pacjentach, którzy nie mogą teraz być ze swoimi rodzinami, walcząc z chorobą. Pamięć o nich oraz o tych, którzy przegrali walkę z wirusem i innymi poważnymi schorzeniami, jest teraz naszym szczególnym obowiązkiem. Wierzę, że jako naród damy radę przezwyciężyć każde nieszczęście, a pomoc i wspieranie innych, często słabszych, niech zawsze będzie naszą dumną, narodową cechą, szczególnie potrzebną w obecnych trudnych czasach. Mam nadzieję, że to ostatnie święta, które musimy spędzić w cieniu tej straszliwej pandemii. Głęboko wierzę, że następne świąteczne spotkania będą już takie, o jakich marzymy, bezpieczne i radosne. Niech Wielkanoc przyniesie nam wszystkim powiew wiosny, nadzieję i wiarę w lepszy czas.